Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszej 166. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 166. spotkanie, niezwykła symbolika, ale temat również z wyższej półki. Może dokładnie teraz masz takie wrażenie, że szarpiesz się i szamoczesz, a wszystko stoi w miejscu. Może od dłuższego czasu próbujesz coś osiągnąć, a tutaj same bariery, problemy, przeszkody. Ta droga, którą podążałeś w ostatnich miesiącach, nagle się zamyka. Już nic nie jest tak, jak było wcześniej. To stare odchodzi, a tego nowego jeszcze nie widać. I pojawiają się takie emocje niepewności, strachu, paniki, zwątpienia. Może walczysz z przeszkodami. Masz takie wrażenie, że jedną pokonujesz, a druga wyrasta jak spod ziemi. A może podążasz tą starą drogą, masz klapki na oczach, masz twój cel przed tobą i robisz wszystko, co możliwe. A tutaj nadal jakby stoisz w miejscu. To są takie momenty przełomów, w którym aktualnie jesteśmy. Że można mieć wrażenie powieszenia nogami do góry, a głową w dół. Szamotania się, szarpania. Może próbujesz się uwolnić z tych wszystkich barier i sieci mroku, a one coraz bardziej cię oplątują lub masz takie wrażenie. Czasami w takich właśnie momentach najłatwiej podjąć niewłaściwe decyzje lub zrezygnować, popaść w depresję, w niskie wibracje i odpuścić sobie te marzenia, te pragnienia, te cele. Bo przecież już tyle zrobiłaś i tyle zrobiłeś, a tutaj nadal nic. A może wręcz gorzej niż wcześniej. Już tyle spotkań, tyle tematów, tyle przepracowanych rzeczy, a nadal stoisz w tym samym miejscu, w tym samym punkcie lub masz takie wrażenie. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej 166. ceremonii jest wisielec, czyli głową w dół. Zawieszenie, gdzie próbujesz już wszystkich metod i wszystkich możliwości, a nadal wisisz głową w dół. Wszystko jest inaczej, niż tego pragniesz. W jednej dziedzinie, a może w kilku. To tak łatwo porównać do sfery materialnej, sfery pieniądza. Czym bardziej próbujemy zdobyć pieniążki, bo są nam bardzo potrzebne na jakieś rachunki czy inne rzeczy, tym bardziej one uciekają. Z miłością tak samo. Czym bardziej chcemy znaleźć tą naszą drugą połowę, próbujemy wszystkich starych metod, tym bardziej czujemy się samotni i nikt właściwie nie pojawia się na naszej drodze. To jest takie prawo tutaj wszechświata, że czym bardziej próbujemy się trzymać tego starego, co znamy, tego starego, do czego żeśmy się przyzwyczaili, tych starych metod działania, gdy siły wyższe mówią, puść to stare i otwórz się na to nowe, to czym bardziej się tego starego trzymamy, tym mamy trudniej. Na naszym dzisiejszym spotkaniu zadasz sobie jedno podstawowe pytanie. Czy jeszcze są jakieś dziedziny Twojego życia, gdzie szarpiesz się i szamoczysz i efekt mizerny? Czy jeszcze próbujesz trzymać się czegoś starego, kurczowo, bo boisz się otworzyć na to nowe? Tak, mówiłam, że spotkanie z wyższej półki, bo niby to wszystko takie proste, a w rzeczywistości to jest bardzo skomplikowane. Ale gdy zrozumiesz ten klucz, ten 166 klucz,
i zahaczysz go w Twoim sercu, to będzie Ci bardzo łatwo w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach, w tym momencie przełomu, osiągnąć wszystko to, czego pragniesz. Zrealizować Twoje marzenia, Twoje pragnienia, Twoje cele i odnaleźć nowe drogi. Nie te stare, przedeptane ścieżki, ale zupełnie nowe. Wypełnione lekkością, radością i spełnieniem. To bardzo ważny czas, gdzie podejmiesz decyzję, czy nadal trzymasz się tego starego kurczowo, jak tonący brzytwy się chwyta, czy to puścisz i otworzysz się na to nowe i znajdziesz nowe drogi i nowe rozwiązania. To zależy tylko od Ciebie, ale siła wyższa wspiera Cię na Twojej drodze. Dokładnie teraz. Nie bój się więc i puść to stare, jeżeli trzeba, i otwórz się na to nowe. Nasze dzisiejsze 166. spotkanie rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Naturalnie jesteśmy pod drzewem awokado, wokół drzewa laurowe, jako symbol sukcesu, podejmowania mądrych decyzji, które poprowadzą Cię do realizacji tego wszystkiego, co dla Ciebie ważne. A następnie krok po kroku przejdziemy do wszystkich przesłań od siły wyższej, wskazówek, inspiracji i motywacji na kolejny czas. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem. Wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. I z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem, lub to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Rozpoczynam proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości, obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. Jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie.
Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy. Naturalnie jesteśmy w magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie, na wyspie Maderze. I dzisiaj ta energia przemiany i transformacji fioletowego promienia poprowadzi cię dalej. Zgromadź jej jak najwięcej, zbierz jej jak najwięcej. Energia niebieskiego promienia, aby kształtować twoje życie według twoich marzeń, według twoich pragnień, dokładnie teraz. Nie czekać na lepsze czasy, tylko teraz zrobić to, co konieczne, ale również energia złotego promienia, by zawsze podejmować właściwe decyzje, bo w takich momentach przełomu tak łatwo trafić do ślepego zaułka. Ale z tą energią złotego promienia siły wyższe poprowadzą cię twoją właściwą drogą. I gdy jakieś drzwi się zamykają, to zobaczysz te nowe, które się otwierają. Czujesz tę gotowość? Skup się na energii, możesz mieć oczy zamknięte lub oczy otwarte. Przyjmij jak najwięcej, zgromadź jak najwięcej, bo będzie ci bardzo potrzebna dokładnie teraz, w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, a może nawet w kolejnych latach, gdy po jakimś czasie wrócisz do tego właśnie spotkania 166. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Maria i Maryn, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy żywiołu powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu wody, strażnicy zachodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ziemi, strażnicy północy, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca, wszystkich czterech żywiołów, staje do Twojej dyspozycji. Energia fioletowego promienia, przemiany i transformacji. Gdy to stare odchodzi i robi miejsce dla nowego, idź odważnie do przodu. Energia niebieskiego promienia, by kształtować Twoje życie według Twoich marzeń, pragnień i wyobrażeń, płynie do Ciebie. I energia złotego promienia, by zawsze podejmować właściwe decyzje, szczególnie w takich momentach przełomu. Dziękuję. Momencik milczenia i za chwileczkę zaczynamy nasze 166. spotkanie. To 66. spotkanie. Jakaż niezwykła symbolika. 1, 6 i 6. I tematem przewodnim wisielec. Zawieszenie nogami do góry, a głową w dół. Z czym Ci się kojarzy? Taki moment, gdy wisimy głową w dół. Na pewno znasz takie sytuacje, które wywołały w Tobie podobne emocje. Szarpania się, szamotania, próby wyjścia z danej sytuacji, próby, by coś załatwić, zorganizować, osiągnąć. Zakończone fiaskiem lub takim odczuciem, że nadal stoisz w tym samym miejscu, a może nawet, że zrobiłaś krok w tył. Szczególnie teraz,
otrzymuję od Was mnóstwo listów, które mówią o tym, że macie wrażenie cofnięcia się do tyłu. Jakby nagle był rok 2017, 18, 16, 12. Coś wraca. Takie odczucie, że mimo prób i błędów nadal stoisz w tym samym miejscu, a może nawet cofnięcia się w tył. Jakieś stare sprawy znowu wychodzą na powierzchnię, które wydawało się, że już zostały przepracowane. To nowe, na co może czekasz z utęsknieniem w tej czy w tej dziedzinie, a może we wszystkich dziedzinach Twojego życia, jakoś nie chce nadejść. Mimo tego, że zrobiłeś już wszystko, masz takie wrażenie, by to osiągnąć. Czy dokładnie teraz, gdy popatrzysz na Twoje życie, na jakąkolwiek dziedzinę Twojego życia, masz takie wrażenie, że tak dużo już zrobiłaś, tak dużo już zrobiłeś i jakoś nic nie ruszyło szybciej do przodu? Moment zawieszenia. Już nie wiadomo, jak dalej, bo tego spróbowałaś, tego spróbowałeś, te metody zawiodły. Szarpałaś się, szarpałeś. Może pracowałeś od rana do wieczora, a nadal stoisz w tym samym miejscu. Jak wiesz, wszystko, o czym rozmawiamy na naszych ceremoniach, również odbija się w moim życiu. Ja miałam takie wrażenie w ostatnich dniach, że zrobiłam już wszystko, co było w mojej mocy, i nadal jakoś stoję w tym samym miejscu. Nie zrobiłam tego oczekiwanego, zaplanowanego, ogromnego kroku w przód. Jakieś takie małe kroczki, ale jednak to nie jest to, na co czekałam. Może również tak jest u Ciebie. To jest całkiem normalne i naturalne. Taka energia bowiem jest wokół nas. I dlatego siły wyższe dają nam taki temat naszej 166. ceremonii. Wisielec, popatrz na Twoje życie i zastanów się, czy w jakiejś jego dziedzinie jesteś jak wisielec. Wisisz głową w dół, nogami do góry i nie możesz się uwolnić. Szarpiesz się, szamoczesz, robisz już wszystko, co w Twojej mocy. I jednak to nowe, to piękne nie nadchodzi. Wręcz przeciwnie. To stare odchodzi. To stare się blokuje, to stare się niszczy, bo jesteśmy w tych energiach 16, czyli wiesz, wielkie arkana wtajemniczenia. Wieża, która staje w płomieniach. Wszystko się burzy. Cały porządek świata się burzy. Wszystko się zmienia. Stare odchodzi, ale nowego nie widać. Jeżeli tak właśnie czujesz się w tym momencie i pojawiają się takie heroiczne, szalone decyzje, nieprzemyślane, decyzje w panice, decyzje wywołane strachem, to powinna zapalić się czerwona lampka alarmowa i to spotkanie będzie kluczem, który Ci pomoże. Bo w takich właśnie momentach zawieszenia, gdy coś się wali, coś się blokuje, coś odchodzi, a to nowe nie nadchodzi, często podejmujemy niewłaściwe decyzje. To są takie momenty, które na pewno znasz, czy z Twojego życia, czy z Twojego otoczenia. Jeżeli ktoś ma swoją własną działalność i pojawiają się takie bariery, przeszkody, jak dokładnie w tych ostatnich miesiącach, i wszystko zaczyna spadać w dół. Wszystko się blokuje, wszystko się zamyka. Pojawiają się strachy i obawy o przyszłość. O przyszłość firmy, o własną przyszłość materialną, o pieniądze i o szczęście. I gdy jesteśmy w takim momencie paniki, strachu, to zwykliśmy podejmować niewłaściwe decyzje. Zwykliśmy tej brzytwy się chwytać, tonący brzytwy się chwyta. Czyli próbujemy się ratować, trzymając jakiś źdźbeł trawy,
czegoś, co znamy, czegoś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a w rzeczywistości spadamy jeszcze niżej. Niewłaściwe decyzje. Wielu ludzi poszło tą niewłaściwą drogą. Rzuciło się na jakieś kredyty, na jakieś dziwne inwestycje, na jakieś akcje wywołane paniką i strachem, które ściągnęły ich jeszcze bardziej w dół. Bo to jest cechą tych czasów, gdy coś starego odchodzi, a tego nowego jeszcze nie widać, że wielu ludzi działa w strachu i w panice. Bo ten strach i panika jest wszędzie dookoła nas. I tonący brzytwy się chwyta. Rzucają się na coś, co daje im poczucie bezpieczeństwa, a w rzeczywistości jestem gwoździem do trumny. W takich momentach przełomu. 16. Gdy stare odchodzi, a nowego jeszcze nie widać. Pamiętaj o tym, by nigdy nie podejmować decyzji w panice i strachu. Bo to jest tak, jak z tonięciem. Czym bardziej się szarpiesz i szamoczesz, tym szybciej idziesz w dół. A gdy się uspokoisz, to nagle zostajesz na powierzchni i możesz zastanowić się, jak rozwiązać tę sytuację. Nigdy nie podejmuj pochopnych decyzji w strachu i w panice. Nie próbuj brzytwy się chwytać, czyli starych, utartych rzeczy, które może kiedyś się sprawdziły i próbujesz za wszelką cenę się tego trzymać kurczowo, a to ściąga cię jeszcze bardziej w dół. Tylko puść to wszystko. Puść wszystko to, co odejść powinno. W spokoju, zastanowieniu, połącz się z twoim sercem, zastanów się, co jest prawdziwą miłością do samej siebie, do samego siebie? Z czym należy się rozprawić? Co należy odciąć? Od czego się uwolnić, by zrobić miejsce dla tego nowego? Proś, a będzie ci dane. Proś siły wyższe, one poprowadzą cię dalej. Dokładnie w takich momentach. Poproś, a zobaczysz, że nagle coś nowego pojawi się na horyzoncie. Zawsze tak jest. Gdy zaufasz, gdy puścisz coś, niech się dzieje wola nieba, proszę o najlepsze rozwiązanie. Moim marzeniem jest to i to i to i to. Ta droga się zablokowała. Siły wyższe, pokażcie mi nową drogę. Pokażcie mi nowe możliwości. Jak mogę te moje marzenia i te moje pragnienia osiągnąć? A tak się stanie. W każdej dziedzinie twojego życia. Zaczynając od najprostszych rzeczy, a kończąc na tych najtrudniejszych. Gdy coś przestaje ci odpowiadać, gdy coś już jest z tobą niezgodne, gdy czujesz, że nie daje ci to radości, spełnienia, szczęścia, że robisz to z przymusu, z obowiązku, zaciśnięte zęby, bo muszę, bo tak trzeba, bo kiedyś tak zdecydowałam, więc muszę uderzyć tą głową w mur. To jest taki moment, w którym należy się zatrzymać. Zatrzymać się i wycofać i zadać sobie pytanie. Co odchodzi? Co odejść powinno? By zrobić miejsce dla tego nowego. Gdy zauważysz, że te i te rzeczy robisz z przymusu, z obowiązku, bez serca, bez radości, bez lekkości, za wszelką cenę, to możesz mieć pewność, że jeżeli dalej pójdziesz w tym kierunku, to będzie coraz gorzej. Ale gdy wycofasz się, połączysz swoim sercem, połączysz z energią wyższą i poprosisz o pomoc i wsparcie, to siły wyższe poprowadzą cię dalej, pokażą ci, nie tędy droga. Jeżeli chcesz to i to osiągnąć, jeżeli to jest twoim marzeniem, to jest twoim pragnieniem, to uwolnij się od tego i idź tą drogą. Te nowe możliwości czekają na to, by je odkryć. Może ta droga jest nieznana, jeszcze nie wiadomo jak dalej, ale ta stara droga
nie jest już dla Ciebie tą odpowiednią. Zmień więc kierunek, może wycofaj się, może wróć do tego, co było miesiąc temu, 2 miesiące temu i proś, a będzie Ci dane. I zobaczysz, że ta nowa droga nagle pojawi się przed Tobą. Ten mak transcendentny, ten złoty most, ta złota ścieżka. Moim marzeniem jest to i to i to i to. To wszystko się zablokowało. Siły wyższe, proszę Was o pomoc i o wsparcie. Pokażcie mi nową drogę do celu. I wtedy słuchaj i obserwuj i patrz na znaki. A zobaczysz, że ta nowa droga pojawi się szybciej niż myślisz, będzie wypełniona miłością, lekkością i radością. Odważ się i idź. Może w nowym kierunku, może nowymi metodami i puść to wszystko, co już do Ciebie nie pasuje. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, tej radości, lekkości, zadowolenia, spełnienia we wszystkim, co robisz. Jeżeli tylko zauważysz, że robisz coś w panice, ze strachu, z negatywną energią, z negatywną wibracją, za wszelką cenę, do czego się przymuszasz, robisz coś z obowiązku, bez serca, zatrzymaj się, bo to nie jest właściwa droga. Wycofaj się, w spokoju leży siła, w spokoju leży mądrość. Połącz się z energią wyższą i proś o wskazówki. A te wskazówki pojawią się szybciej niż myślisz i pójdziesz zupełnie nową drogą. Może jakieś elementy będą podobne i ta nowa droga, ta właściwa droga, to ta, gdzie czujesz, że Twoje serce się otwiera, że Twoje skrzydła rosną, że robisz to z radością, lekkością, spełnieniem. I ta droga przyniesie Ci szczęście, obfitość, miłość, zdrowie i wszystko to, czego pragniesz. Bardzo prosta wskazówka. Jeżeli cokolwiek się blokuje, czujesz, że wisisz głową w dół, a nogami do góry, szamoczysz się i szarpiesz i robisz coś z przymusu, bo tak trzeba, z obowiązku, bez radości, bez serca, to nadszedł czas, by zmienić kierunek, by zmienić drogę, szukać tej nowej drogi. I ta właściwa droga zawsze jest wypełniona radością, szczęściem, spełnieniem, uskrzydleniem, inspiracją. Ta droga jest na pewno zgodna z Twoim powołaniem. Bardzo prosto. Możesz sprawdzić każdą sytuację w Twoim życiu. Stare odchodzi, otwierasz się na pomoc od siły wyższej, obserwujesz, czujesz w Twoim sercu i zaczynasz działać nowymi metodami, nowymi drogami, według nowych wskazówek i zawsze według tego kompasu. Czuję radość, czuję lekkość, właściwa droga. Czuję obowiązek, czuję nacisk, czuję, że jest ciężko, niewłaściwa droga. Taki kompas poprowadzi Cię idealnie do przodu, do realizacji wszystkich Twoich marzeń i wszystkich Twoich pragnień. Więc dokładnie teraz zadaj sobie pytanie, czy to, co robię zawodowo, w tym zawodzie, te konkretne czynności, czy robię je z obowiązku, z przymusu, bo tak trzeba, stare metody, z przyzwyczajenia, czy trzeba wybrać nową drogę, by robić coś z radością, spełnieniem, szczęściem, lekkością. Popatrz na Twój związek. Co w Twoim związku Ci nie odpowiada? Do czego się przymuszasz? Co robisz dla kogoś, a przeciwko sobie? Zmień to na tą drogę radości, lekkości, spełnienia. Kompas, który działa w każdej dziedzinie Twojego życia. W Twojej firmie, w Twojej pracy, jeżeli jesteś u kogoś zatrudniona czy zatrudniony, w Twoich związkach z innymi ludźmi, w Twoim związku z ukochaną osobą, w dziedzinie zdrowia, w każdej dziedzinie. Ten sam kompas zawsze pokazuje Ci negatywność, nacisk, obowiązek, ciężkość, niewłaściwa droga. Lekkość, radość, szczęście i spełnienie, właściwa droga. W najgorszym wypadku idź po środku. W najgorszym wypadku.
ale najlepiej idź tą właściwą drogą lekkości i radości. Dziękuję, widzimy się za tydzień na naszej 167. ceremonii i bardzo proszę, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, inspiracji i motywacji, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. Teraz bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej, czy rozumiesz to przesłanie naszej dzisiejszej 166. ceremonii. Kompas. Jeżeli czujesz, że coś jest negatywne, ciężkie, jest ci to trudno zrobić, obowiązek, jakieś takie odczucie negatywności, że to jest niewłaściwa droga. I odwrotnie, szczęście, spełnienie, radość, pasja, robienie czegoś z pasją. Ta karta Wisielec ma taki podtytuł, pasja, robić coś z pasją. To jest właściwa droga. I wtedy bardzo szybko osiągniesz wszystko to, co dla Ciebie ważne. Zadaj sobie pytanie, w której dziedzinie Twojego życia coś się blokuje i hamuje? Dlaczego tak jest? Czy nadszedł czas, by wybrać nową drogę? Bo tą drogą, którą podążasz do tej pory, czujesz tylko ciężkość, przymus, obowiązek? Co trzeba zmienić? Czasami jak w kompasie, troszeczkę wystarczy zmienić i już jesteś na energii lekkości, radości, szczęścia i spełnienia. Zastanów się więc. Połącz się z energią wyższą, poczuj w Twoim sercu, co powinnam zmienić, co powinienem zmienić, jak uwolnić się od ciężkości, od negatywności, co mogę zrobić, by iść tą drogą lekkości i radości. Czasami wcale nie trzeba zmieniać zawodu. Czasami wcale nie trzeba rezygnować ze związku. Czasami wcale nie trzeba zmieniać diety aż tak drastycznie. Czasami wystarczy leciutka zmiana, a już jesteś we właściwym kierunku. Po środku, środek. Z tej strony negatywność, z tej strony pozytywność. Wystarczy odrobinkę i już jesteś na drodze spełnienia powołania, radości i tego wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie.